Pierwszy bieg dzisiejszych zawodów. W kasku żółtym Mark Loram, zawodnika Patora. W parze ze Sławomirem Derdzińskim w kasku białym. Zawodnicy gospodarzy to Sławomir Drabik, kask czerwony i kask niebieski Robert Jucha. A Pator miał ciężki mecz, jak wspomniałem, z Polonią Bydgoszcz, wygrany. A więc zawodnicy są także dodatkowo umotywowani. Z kolei Włókniarz także wygrał pojedynek z Unią Tarnów. Tutaj na własnym torze praktycznie mówi się, że gospodarze powinni zwyciężyć z każdym z przeciwników, a już na samym początku przy pełnych trybunach kilkanaście tysięcy widzów oglądało porażkę gospodarzy z Atlasem Polsy. Podobno, jak mówią tutaj w Częstochowie, telewizja Polsat przynosi szczęście Włókniarzowi i wygrywa on te spotkania, kiedy my je transmitujemy. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Czekamy jeszcze na czwartego zawodnika, na Roberta Juchę. Pamiętamy tego żużlowca z jazdy w lubelskim motorze, teraz od tego sezonu w barwach Włókniarza Częstochowa. Sławomir Drabik w kasku czerwonym obok Marka Lorama, zawodnik, który po tej przerwie, o której wszyscy wiemy, spowodowanej zabraniem prawa jazdy, nie mógł startować. Bardzo solidnie przepracował sezon. Widać to po jego występach, zarówno w meczach ligowych, jak i także w finale eliminacji krajowych do indywidualnych mistrzostw świata, ale o tym może później w trakcie naszej relacji. Zobaczymy, jak teraz wypadnie w pojedynku z Drabikiem Markiem Loramem. Został na starcie Robert Jucha, Mark Loram pierwszy, wspaniale atakuje Sławomir Drabik. Cieszą się kibice, to co stracił po pójściu taśmy, które już nadrobił, jest przed Anglikiem ładnych parę metrów. Aplauz widowni, a Drabik pędzi do przodu. Trzeci Sławomir Derdziński i czwarty Robert Jucha. Zobaczymy, jak teraz rozegra to Loram. Czy będzie satysfakcjonowany z drugim miejscem, czy też nie? Wygląda na to, że będzie chciał jednak odebrać to pierwsze miejsce. Umiejętnie jedzie Drabik. Blokował trochę przy krawężniku. Teraz jednak na tej prostej rozjechali się nie na tyle, aby Anglik zdołał wyprzedzić częstochowskiego żużlowca. Jeszcze jedno wdrożenie i pościg Lorama trwa dalej. Teraz w tym momencie nadrobił parę metrów, ale już atak otwarty i Drabik jedzie po 3 punkty, ale czy będziemy mogli mu je zapisać? Tak! 2 Loram, 1 Derdziński i Robert Jucha, który po tej kontuzji odniesionej w ubiegłym roku jeszcze nie jest całkowicie w swojej normalnej dyspozycji, przyjeżdża ostatni. Zwycięstwo Drabika, 3 punkty wywalczone przez niego, pozostałe 3 zgarnęli zawodnicy Apatora i mamy remis 3-3. Pierwszy wyścig remisowy.
drugim szansa na zmianę tego wyniku. Spotykać się będą Jacek Krzyżaniak, kask żółty, i Krzysztof Kuczwalski, kask biały, Apator Electrim. Przeciwko Januszowi Stachyrze, kask czerwony, i Eugeniuszowi Skupieniowi, kask niebieski. To są zawodnicy kukniarzy. Przed moment widzieliśmy takiego pana przebranego czarny kapelusz i czarny strój, to znany tutaj kibicom podprowadzający Waldemar Ułamek, wujek szlowca częstochowian Sebastiana Ułamka. Jak widzimy, włókniarz jest w tym samym zestawieniu jak w zwycięskim meczu z Unią Tarnów. Nie potrzeba żadnych zmian. Liczą na to, że powinni w tym składzie pokonać silnego Apatora Toruń, który z meczu na mecz jeździ lepiej. Jacek Krzyżaniak ze startu obejmuje prowadzenie, ale Janusz Stachyra, który także w tym sezonie rozpoczął bardzo dobrze po pechowym ubiegłym, walczy teraz z Krzyżaniakiem. Stachyra nie ma najlepszych startów, ale znany jest z tego, że potrafi walczyć na dystansie, co właśnie widzimy, bo już objął prowadzenie. Jacek Krzyżaniak jest drugi, trzeci partner Krzyżaniaka Kuczwalski, ale tam jest defekt motocykla. Oczywiście wykorzystuje to już skupień, mija Krzyżaniak, który punktu nie zdobędzie. O, i następny defekt Jacka Krzyżaniaka, zgasł motocykl, zakręciło go. Już dwóch zawodników jedzie do mety, dwóch zawodników gospodarzy, którzy mają do przejechania jeszcze jedno, tylko spieszyć się nie muszą, i będzie wygrana 5-0. Duży pech, który może się potem zemścić na drużynie gości. Janusz Stachyra dla formalności, 3 punkty, 2 skupień, Włókniarz 5, Apator 0, i wynik meczu już 8-3. A wyprzedził Krzyżaniak. Wyścig trzeci, a zobaczymy w nim czołomaszynę Skryna, jak nazywają Anglika w Częstochowie, za to, jak walczy na torze i ile zdobywa punktów. Joe Skryn w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Rafał Osumek, w kasku żółty Mirosław Kowalski, w kasku biały to Tomasz Bajerski. To byli zawodnicy Apatora. I maszyna nie zawodzi. Pierwszy. Za Skrynem jedzie Tomasz Bajerski, trzeci jest jego partner Kowalik, i czwarty młodzieżowiec Częstochowian Rafał Osumek. Tomasz Bajerski, zawodnik, który jest kilkanaście metrów za Anglikiem,
wyrasta już na lidera Apatora. Doskonałe spotkanie z Polonią. Wyszło 14 punktów wielokrotnie. Zresztą udowadniał Majewski, że potrafi walczyć jego ostatni sezon jako młodzieżowca, później już będzie seniorem. I ten sezon na pewno chciałby zaliczyć chyba do najbardziej udanych w karierze juniora. Justin jest już nie do prześwignięcia. Myślę, że Tomasz Majewski zadowoli się dwoma punktami, wie, że za nim jedzie jego partner to Walik, a więc status quo zostanie zachowany. Tak jest. Skrin, Majewski, Kowalik i czwarty osumek, na którego piszą trochę kibice. Remis 3-3 i stan meczu 11-6, a więc 5 punktów różnicy zostało zachowanych. Wyścig młodzieżowy. Przed tym biegiem 2 punkty różnicy tylko. To lubią oczywiście kibice, także Państwo przed telewizorami. Nie lubią tego trenerzy, bo to wielka nerwówka. Nam się podoba, bo jak widać, walka prawdopodobnie toczyć się będzie do samego końca. A to oczywiście zapowiada ogromne emocje w biegach 14 i 15. Bieg młodzieżowców. Tomasz Majewski w kasku biały i Wiesław Jakuś w kasku żółty, Rafał Osumek w kasku niebieski i Sebastian Łamek w kasku czerwony. Ci zawodnicy w ubiegłym roku niwelowali straty z powodu braku Sławomira Trawika. Zdobywali w meczu bardzo dużo punktów. Na swoim torze na inaugurację sezonu musi to zatem można na zdjęciu, tak przynajmniej uważam. Teraz mają okazję do rehabilitacji. Tomasz Majewski tymczasem zdobył dużą przewagę. Na drugiej pozycji jedzie Sebastian Łamek. Trzeci jest Wiesław Jaguś i czwarty Rafał Osumek, który także jeszcze nie może odnaleźć formy z 95 roku. Tomasz Majewski wygrał finał krajowych eliminacji 6-7 w Krakowie. Wygrywał tam zarówno Ułamek, jak i Osumkiem. Ułamek był drugi, a Jakuś czwarty. Rafał Osumek zajął 8 pozycję. A dla przypomnienia jeszcze w Ostrowie najlepszy wynik. I 3 punkty Majewskiego, 2 Ułamka, 1 Jagusia, 0 Osumek i Apator wygrywa bieg 4-2. No, proszę Państwa, 20-20.
Tomasz Bajerski, 6 Piotr Baron i 7 Jacek Krzyżaniak. Na tor wyjeżdża z parku maszyn Eugeniusz Skupień, który biegł 8 razem z Januszem Stacherą. Walczyć będzie z Markiem Loramem i Sławomirem Derdzińskim. Remis 20-20. I być może teraz Stachera i Skupień zdołają pokonać Anglika i zawodnika Patora, ale będzie bardzo ciężko. Loram, kask żółty, Stachera, kask czerwony, Skupień, kask niebieski i Derdziński, kask biały. Jeszcze raz ta informacja, aby Państwu się nie pomyliło. Najbardziej obserwujmy zawodnika w kasku żółtym, Marka Lorama i Janusza Stachera. Od nich w dużym stopniu będzie zależeć, jak będzie wyglądała ta rywalizacja na torze. Na pewno są zdenerwowani zarówno Anglik, jak i Stachera. Aby na starcie zdobyć jak najlepszą pozycję i później już tylko gonić do przodu, a przeciwnik z kolei będzie musiał gonić prowadzącego. Ale z tym cała sztuka. Stachera dobrze chciał. Był pierwszy przez pewien moment. Ale walczy w tej chwili bardzo blisko w kontakt ze Sławomirem Derdzińskim. Prawie taki hokejowy bodyczek i Derdziński spadł na drugą pozycję. Mark Loram ustąpił mu miejsca, Derdziński Markowi Loramowi na ostatnim miejscu będzie Eugeniusz Skupień, nazywany tutaj Egonem. A teraz zaatakował Derdzińskiego, który tak dobrze rozpoczął ten wyścig i Skupień już ma szansę na zaliczenie jednego punktu, na jedno punktu. Tymczasem już Stachera prowadzi, a Mark Loram jest drugi. Nie wspomniałem Państwu, że zawodnicy Kupniarza dosyć nieschematycznie i niestety mogą przygotowywać się do sezonu właśnie grając w hokeja. Powodzenie Stacherze. 3 punkty Stachera, 2 Loram, 1 Skupień, 0 Derdziński po dobrym początku i 4 do 2 dla Włókniarza. Znowu Włókniarz 2 punkty w przodzie, 24-22. Ciągle to jednak przewaga minimalna. Tak, proszę Państwa, coś w tym musi być. Wyścig 11. Długo czekaliśmy na jego rozpoczęcie, kilkanaście minut, zanim karetka powróciła. Joss Green jest także na torze w kasku czerwonym i jak widzimy, nie na swoim motocyklu. Ten motocykl chyba należy do Janusza Stachery, a tym samym potwierdziłaby się to, co powiedział Tomasz Bajerski. O tym, jak to naprawdę wyglądało, wiedzą zapewne Joss Green, kierowca karetki, no i oczywiście działacze Włókniarza Częstochowa. Oprócz screena zobaczymy Artura Pietrzyka, który zastąpi Rafała Sumka, będzie jechał w kasku niebieskim. I walczyć oni będą z parą Apatora, Jaguś Krzyżaniak, Krzyżaniak w kasku żółtym, Jaguś w białym. Kibice Częstochowie bardzo liczą na Joss Greena. Kiedy on jest na torze, nic się nie może zdarzyć. Przynajmniej musi być remis w tym biegu.
ale jak już wspomniałem, nie ma on swojego motocykla i efekt jest na razie taki, że jedzie trzeci. Wiesław Jakuś i Jacek Krzyżaniak prowadzą. Między nimi na trzeciej pozycji jedzie John Green i czwarty Artur Wietrzyk, który w tym biegu na pewno nie odegra już żadnej roli. Tymczasem Jacek Krzyżaniak przedarł się na drugą pozycję, za jego plecy John Green. Trzeci jest Wiesław Jakuś. Teraz wszyscy czekają, że Green zaatakuje pierwszą pozycję i uratuje remis dla Włókniarza. Mają jeszcze trochę zapasu. Częstochowianie prowadzą bowiem 31-27, więc 4 punktami. Jacek Krzyżaniak obejrzał się. Gdzie jest Screen? Screen jest blisko, ale jeszcze nie na tyle, aby wyjechać na pierwszą pozycję, ale jednak teraz zrównali się. Koło w koło. Jest pierwszy Screen. Nic więcej, proszę Państwa, mówić nie trzeba, ale kto był pierwszy na mecie? Czy Screen, czy Stachyra? Czy Krzyżaniak? Chyba Screen. Zaraz zobaczymy to jeszcze w powtórce. Cieszy się Screen. Chyba jemu przypadły te 2 punkty. Drugi byłby... Tak jest. Wygrał Screen. Drugi był Krzyżaniak. A trzeci Jakuś. Pietrzyk bez punktów. Remis 3-3 i wynik 34-30. Joe Screen w typowy dla siebie sposób walczył na torze. Był trzeci. Tu jeszcze widzimy parę Apatora, Krzyżaniak i Jakuś blisko siebie. Jechali, wiedzieli, że gdzieś w którymś momencie może między nich wskoczyć Joe Screen, tak jak to ma to w swoim zwyczaju. Jeszcze to nie był odpowiedni moment według Anglika. Zaatakował później i zaraz to zobaczymy. Już pojawił nam się Joe Screen. Już był drugi. A później pierwszy. Ostatnie 2 wyścigi, 14 i 15. Jak słyszeliśmy, Mirosław Kowalik powiedział, że nie wierzy już w sukces swojej drużyny. Być może to pochopne słowa. Jeszcze 2 biegi. Naprawdę jeszcze się, proszę Państwa, wynik ten może zmienić. W 14 Wiesław Jakuś i Tomasz Bajerski. Dwóch zawodników młodzieżowych Apatora walczyć będzie z Sebastianem Ułamkiem i Joe Screenem. Joe Screen, kask niebieski, Ułamek czerwony, Jakuś żółty i biały Tomasz Bajerski. A tu widzimy wykluczenie dla Tomasza Bajerskiego. Proszę Państwa, i w tym momencie losy pojedynku już się raczej rozstrzygnęły. Tomasz Bajerski został wykluczony za przekroczenie czasu 2 minut, które przysługują zawodnikowi, aby wziąć udział w biegu. W związku z tym Joe Screen i Sebastian Ułamek nie powinni mieć raczej problemów z Wiesławem Jagusiem, który jest waleczny, ale chyba nie dokona już tutaj wiele. A więc chyba emocje się już skończyły. Joe Screen, który zazwyczaj występuje w ostatnich biegów nominowanych, 15, tym razem nie znalazł sobie tam miejsca. Dobrze wystartował Wiesław Jakuś, ale zaraz zostanie wzięty w kleszcze przez zawodników Włókniarzy. Szeroko wyprzedził go Joe Screen. Być może teraz dokona tego przy krawężniku Sebastian Ułamek, ale nie. Odjechał na parę metrów zawodnik toruński. Joe Screen już
spokojnie. Może zapisać na swoim koncie 3 punkty w dzisiejszym pojedynku. Jakoś jest drugi. Dla niego walka toczy się o 2 punkty. Punkty, które mają później swoją wymierną wartość w nowych polskich złotych lub w markach zachodnio-niemieckich. Zależy, jakie są umowy między zawodnikami a sponsorami, działaczami. Ciostry. Nie zobaczymy więc w jego wykonaniu szaleńczych szarż w walce o zwycięstwo dla swojego zespołu. Nie będzie takiej potrzeby. Screen wygryw. Wiesław Jaguś jest drugi, a trzeci Sebastian Łam. 4-2 dla Włókniarza i 46-36. Wygrany bieg i wygrany cały pojedynek. Spokojnie już kibice zgromadzeni na stadionie w Częstochowie będą mogli obserwować bieg 15, ostatni z tych zawodów. Janusz Stachera w kasku czerwonym, w tych niewidocznych na naszych ekranach, znalazł się w ostatnim z biegów tych zawodów, biegu 15. Oprócz niego Sławomir Drabik, kask niebieski, to dwaj najlepsi zawodnicy gospodarzy Włókniarza Malma Częstochowa. Ich przeciwnicy to Mark Loram, kask żółty, i Jacek Krzyżaniak, kask biały. Jacek Krzyżaniak rozpoczął dzisiejsze spotkanie nie najlepiej, miał defekt w swoim pierwszym starcie, ale później już rozkręcał się z biegu na bieg i efektem tego było miejsce w 15 biegu, do którego, jak wiemy, trenerzy obu drużyn decydują najlepszych dwóch zawodników swoich zespołów. Janusz Stachera i Sławomir Drabik przeciwko Loramowi i Krzyżaniakowi. To już tylko wyścig o prestiż. Spotkanie rozstrzygnięte. Wygrał ten mecz Włókniarz Częstochowa. Ale można jeszcze zdobyć parę punktów. Jeszcze powiększyć różnicę. 10 punktów dzieli obie drużyny. 46-36. Będzie dzisiaj świętować Częstochowa. Miasto to kocha sport żużlowy. Co widać zresztą po frekwencji na trybunach, na tym dużym obiekcie. Jeszcze chwilę musimy poczekać. Waldemar Ułamek sprawdził, czy wszystko jest w porządku. I taśma poszła w górę. Jacek Krzyżaniak na ostatnim miejscu zaatakował Budań. Udało mu się wjechać na drugą pozycję. Prowadzi Sławomir Drabik. Natomiast Janusz Stachera jest czwarty, jak na razie. Świetnie prezentuje się Sławomir Drabik. Duża różnica między nim a goniącymi go rywalami.
A jeżeli tak dalej pan słaby wysłuchiwać się będzie na pewno zaskarbi sobie od nowa łaski wszystkich kibiców w Polsce. Jak mówiłem, jest to bardzo barwna postać, ale lubiany. Rabik pierwszy. Drugi jest Dora, który dzisiejszego meczu nie zaliczy do najlepszych w swojej karierze. Jacek Krzyżaniak trzeci, Janusz Stachyra czwarty. Będzie próbował jeszcze wyprzedzić Krzyżaniaka, ale już tego nie dokona. Natomiast Rabik pierwszy meduje się na mecie. Drugi jest Lora. Trzeci przyjechał Krzyżaniak i czwarty Janusz Stachyra. Na zakończenie remis 3-3 i ostateczny wynik meczu 49-39. A więc zwycięstwo Głównia Żamalma Częstochowa w trudnym meczu z Zapatorem Elektryzorem. Dobra, na to, że na przykład siłą i zaczyna grać.